ugościłem panią Tarzynę u siebie w domu kilka lat temu, jak córeczka pani Kasi była jeszcze malutka. Była w wózku, pamiętam, jak zadzwoniła do mnie, skontaktowała się ze mną pani Katarzyna. Po zajściu bardzo nieprzyjemnym z jej partnerem, bała się wrócić do domu, więc ugościłem panią Kasię u siebie, z córką zjadły u mnie obiad. Bała się wrócić tego dnia na noc do domu, więc odprowadziłem po namyśle. Pani Kasia zdecydowała się na powrót. Była bardzo roztrzęsiona, miała ślady widoczne na twarzy. Odprowadziłem panią Kasię do domu. To był jeden z tych momentów, kiedy osobiście mogłem stwierdzić, że faktycznie w domu miały zajścia. A jak wyglądała pani Katarzyna? To znaczy pobita, miała ślady? Co to znaczy miała ślady? Miała ślady na twarzy. Miała siniaki na twarzy, miała siniaki. Była bardzo roztrzęsiona, była bardzo zdenerwowana. Przy którymś oku miała siniak na twarzy. No widać było, że było jakieś zajście bardzo poważne w domu. W latach następnych wiem, że miały miejsce takie zdarzenia, bo wiem to z opowiadań pani Kasi. Co wtedy mówiła? Czy skarżyła się na swojego partnera? Próbowałem. Szarpał też tą Jasmin, czy akurat o tym nic nie było mowy? Ja próbowałem uspokoić panią Kasię. Starałem się jak najbardziej, jak tylko mogłem w tym momencie, próbować nie mówić o tym zdarzeniu, żeby ją uspokoić, bo tylko na myśl o tym, co się stało, ona się denerwowała i była bardzo roztrzęsiona. Więc pomyślałem sobie, że mówiąc na ten temat, mogła jeszcze bardziej się denerwować. Mając małe dziecko, wiadomo, że jak matka jest spokojna, to i dzieci są spokojniejsze. Tym bardziej, że oprócz małej dziewczynki były jeszcze inne dzieci. Jak trzeba będzie, to pójdę również do sądu. Znam Kasi sytuację i wiem, jak cierpiała tutaj i jakiego typu problemy miała i z czym się boryka do tej pory. Ja panu powiem wprost. Ja przypuszczam, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ten pan będzie mógł wywieźć dziecko za granicą do swojego kraju i może tak się zdarzyć, że tego dziecka już nie zobaczy. A niech mi pan powie, jak się poznaliście? Z kim? Z panią Katarzyną. Boję się mówić na ten temat, bo boję się, że ktoś wykorzysta to i mogą dojść do mojej osoby. Jeszcze raz bardzo panu dziękuję za rozmowę. Jest mi bardzo przykro, że nasze prawo, polskie prawo, nie chroni naszych obywateli w takich sytuacjach, naszych kobiet w takich sytuacjach. Wiedząc, jakie są prawa i jakie są tradycje w krajach arabskich, mając doświadczenia z wieloma kobietami, które przeżyły rozłąkę z własnymi dziećmi, momentami jest mi wstyd, że jestem Polakiem i że nasze prawo nie chroni naszych Polek przed czymś takim. Wydaje mi się, że istnieje realne zagrożenie, że Kasia może rozstać się ze swoją córką i przez wiele lat może już jej nie zobaczyć. I dobrze byłoby, gdyby nasze państwo zrobiło wszystko, aby pomóc pani Kasi. Jest obywatelką polską, jej córka również. I zasługują na to, żeby cała nasza polityka i prawo dołożyło wszelkich sił do tego, żeby kontakty z własną córką nie zostały przerwane i żeby chronić ich tak, jak należy. Miałam nic innego więcej do powiedzenia. Jeszcze raz bardzo panu dziękuję za poświęcenie mi chwili i rozmowę. Życzę dobrej nocy, dobrego dnia. Do widzenia. Dziękuję panu również. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.